Witam. Witam Was, kochani. Zapraszam na poranną kawę. Za chwilę poranne oddychanie. Jak to mówią, nieważne gdzie, ważne z kim. Witam Was serdecznie. Czy masz swoją ulubioną filiżankę lub kubek? To robimy sobie kawę i oddychamy. Piękny dzień, bezchmurny, chociaż chłodno, 10 stopni na plusie. Ale to jest takie przyjemne chłodno, to jest taka pogoda wrześniowa, chociaż jeszcze jest sierpień, którą po prostu lubię najlepiej. Jest niesamowicie takie słonecznie i jest taki delikatny chłód. Upałów niekoniecznie lubię, także wiecie. Znaczy te upały, to zależy gdzie. Gdzieś przy morzu, to tak zupełnie inaczej to wygląda. No to, kaweczka na bok. O, tu sobie kupiłam, zobaczcie, taki aniołek na urodziny, w sensie dzień urodzin. Fajniusi, nie? Schutzengel, to taki anioł, który mnie ochrania. Przeciągamy się. O! Dwa skłony. Ręce do góry i na dół. Z pogłębieniem. Jeszcze jeden. Wdech, wydech. Dzisiaj rano już się przebiegłam 2 km, tutaj mam taką rundkę, czyli jak zbiegnę na dół, przebiegnę się tam wzdłuż i wrócę, to takie mam 1,82 dokładnie. Dzisiaj mamy wtorek. Czy wtorek można nazwać dniem odwagi? Bo w poniedziałek to tak jeszcze się człowiek czai po weekendzie, prawda? Życzę Wam odwagi, a przypomnę, że odwaga to jest przełamywanie strachu, czyli idziemy do przodu. Te blokady, że nie możemy, że nam się nie uda, odstawiamy na bok, mówimy, to cześć pa. Dzisiaj jest wtorek, dzień odwagi. I idziemy do przodu, odważnie. I przestajemy się zastanawiać i blokować jednocześnie tym, że ktoś coś powie. No niech mówi. Pomyślcie tak. O, mówią o mnie. Zobaczcie, jak celebryci, oni tym żyją. Najważniejsze, żeby ktoś z nim zrobił jakiś wywiad. Oni na to czekają. No to bądźmy dzisiaj celebrytami. Mówią o nas. Niech mówią. A jak mówią? A to jest ich prywatna sprawa. Bądźmy dzisiaj tacy prawdziwi. Taka odwaga bycia sobą. To co? Dwa wdechy na przypieczętowanie tej odwagi. Kasiu, Dariusz, Tomasz, Angelika, Krzysztof, Jadwiga. Patrzcie, ile mam tych znajomych. Ile też mam znajomych, których poznałam tu za granicą w pracy, a ile mam tych znajomych z Facebooka, Elżbieto. My dzisiaj z Elżbietą idziemy w góry. Także Ela, do zobaczenia. Pa. Miłego dzionka. Także odważnego wtorku Wam życzę. Pa!